Chwała Bogu, drodzy bracia, siostry. Jak wiecie, już jestem z Cieszyna i mam przekazać pozdrowienia. A więc przekazuję pozdrowienia z naszego zboru do waszego zboru. Przyjmijcie w imieniu Pana Jezusa. Ja jestem tu po raz któryś, jak już mój brat powiedział, więc nie myślę tutaj dzisiaj więcej o sobie mówić, bo myślę, że już wiele powiedziałem, trochę mnie już znacie. Pochodzę z tego zboru, to jest mój zbór, w którym się wychowałem. Teraz jestem w Cieszynie i dzięki Bogu mam taki przywilej od czasu do czasu być między wami i dzielić się z wami Bożym Słowem, które przeżywam. Tematem, który przeżywam od długiego już czasu i którym się dzielę w moim zborze macierzystym, w którym teraz usługuję, jest temat lęku. I widzę cały czas, jak to jest ogromnie ważny temat dla nas, Bożych dzieci, dlatego że widzę, jak przeciwnik, szatan, potrafi niszczyć życie wierzącego człowieka poprzez lęk. Dzisiaj też chcę z wami dzielić się tym tematem. Tak myślałem, że będzie to inny temat, ale okoliczności tak jakoś dziwnie się ułożyły, że odebrałem od Boga taki wyraźny znak, że dzisiaj mam się z wami też dzielić właśnie tym tematem. Słowo przewodnie, które chcę przeczytać, to Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 25 werset. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Już o lęku mówiłem tutaj ostatnim razem, kiedy byłem, ale dzisiaj chcę mówić o pewnym rodzaju lęku. Chcę mówić o pewnym rodzaju lęku i jednego jestem pewien. Każdy z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, czy siedzimy na sali, czy siedzimy na balkonie, doświadczamy tego lęku w pewnym stopniu, jedni w mniejszym, drudzy w większym stopniu, ale dla nikogo z nas ten rodzaj lęku nie jest obcy. I w tym sensie moje zwiastowanie będzie dzisiaj aktualne do każdego z nas. Mówiąc każdy, mam na myśli także siebie, stojąc przed wami, więc mogę wam powiedzieć, że wiem, o czym mówię. Oczywiście nie mogę mówić o, mając na myśli kogokolwiek z was, bo was nie znam po prostu. Jestem gościem wśród was. Ale jest to taki rodzaj lęku, do którego nie lubimy się przyznawać. O którym nawet nie lubimy rozmawiać. Tym bardziej nie lubimy się zwierzać innym właśnie z tego rodzaju lęku. Powiedziałbym, że jest to jeden z najbardziej ukrywanych lęków człowieka. Czasem sami nawet wypieramy go ze swojej świadomości, próbując wytłumaczyć samemu sobie, że tych rzeczy to my się nie boimy. A czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że u podstaw naszych zachowań, u podstaw naszych reakcji, tego co robimy, czy jak reagujemy, leży właśnie ten rodzaj lęku. Ten lęk nie dotyczy sytuacji, w których się znajdujemy. Ten lęk nie dotyczy naszego działania, tego, co może mamy robić, co chcemy zrobić. Ten lęk dotyczy nas, naszej osobowości, naszych pragnień, tego, kim jesteśmy i jakimi jesteśmy. To lęk przed odrzuceniem. To takie wspólne słowo, taka może, takie słowo lęk przed odrzuceniem, które ma w sobie więcej znaczeń.
Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed brakiem akceptacji. Lęk przed niezrozumieniem. Lęk przed krytyką. Lęk przed wyśmianiem. Lęk przed poniżeniem. Przed wzgardą. Lęk przed zranieniem. Przed skrzywdzeniem. Lęk przed odrzuceniem to lęk, że ktoś mnie nie pokocha. Że ktoś odrzuci moją miłość, że ktoś odrzuci moją przyjaźń, że ktoś mnie po prostu odrzuci, nie zaakceptuje mnie, nie zrozumie mnie. Lęk przed odrzuceniem to lęk, że ktoś mnie nie doceni lub źle mnie oceni. Że ktoś mnie nie zauważy lub że ktoś mnie skrytykuje, wyśmieje. Że ktoś mnie zrani, skrzywdzi, że ktoś mną pogardzi, że ktoś mnie poniży, że ktoś mnie odrzuci. Jeśli w swoim życiu doznaliśmy już odrzucenia, to nasze życie, nasze serce są jakby bardziej otwartymi drzwiami i szatan ma jakby większy dostęp do nas i tym bardziej chce atakować nas właśnie na nowo tym rodzajem lęku. Być może w życiu kogoś z nas, nie znam was, tak jak powiedziałem, zdarzyły się bardzo przykre, tragiczne sytuacje, tragiczne przeżycia, rozwód, przemoc w rodzinie czy cośkolwiek innego. A być może niekiedy wystarczą nieostrożnie wypowiedziane słowa, czasem nawet przez najbliższych, a ty się do tego nie nadajesz, a ty sobie nie dasz rady, lepiej zajmij się czymś innym, to nie jest dla ciebie. I te słowa, niewinne z pozoru, niekiedy wypowiedziane przez najbliższych po to, żeby pomóc komuś w dobrej wierze dokonać jakiegoś wyboru w życiu, powodują zranienie i idą za tym człowiekiem. Boimy się odrzucenia. Możemy bać się odrzucenia z wielu powodów. Może z powodu naszej sytuacji rodzinnej, naszej sytuacji społecznej. Może z powodu naszej choroby, naszej niepełnosprawności. Może z powodu przeszłości czy błędów przeszłości. Możemy bać się odrzucenia na przykład z powodu naszego wyglądu. Może dla wielu z nas wydaje się to takie dziwne, ale może nie zdajecie sobie sprawy, jak dla wielu ludzi jest to ogromnie ważny problem. Bo tak naprawdę każdy z nas, patrząc na siebie, możemy doszukać się pewnych mankamentów. A to mamy za duże, a to mamy za małe. To za długie, to za krótkie. To za wąskie, to za szerokie. To obwisłe, to odstające. Tu za dużo zmarszczek, to krzywe. I tak dalej. I niekiedy jest to bardzo wielki problem, że z tego powodu boimy się krytyki, wyśmiania, odrzucenia. Możemy bać się odrzucenia z powodu naszej sprawności fizycznej, bo być może nie potrafimy wykonać pewnych zadań ruchowych, jakie mogą wykonać nasi rówieśnicy i boimy się. Możemy bać się odrzucenia z powodu naszej sprawności intelektualnej, bo być może wolniej myślimy, wolniej się uczymy, wolniej kojarzymy, wolniej czegoś się domyślamy. Możemy bać się odrzucenia z powodu braku pewnych uzdolnień, braku pewnych predyspozycji, braku pewnych możliwości do wykonania czegoś. Możemy w końcu bać się odrzucenia z powodu stanu posiadania, no bo nie mamy, nie stać nas na pewne ubrania, gadżety nowe, które wszyscy dzisiaj mają i tak dalej, i tak dalej. Być może, że część powodów lęku, dla którego boimy się odrzucenia, jest nierealna, nierzeczywista i tak naprawdę istnieje tylko w naszych myślach, istnieje tylko w naszej głowie, a część jest może rzeczywista, ale tak jak Boże Słowo tutaj mówi,
Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Lęk przed ludźmi jest dla człowieka sidłem. I tak często jest tak wielkim sidłem, że tak trudno się z tego sidła uwolnić. Bo bojąc się odrzucenia, albo tak bardzo boimy się odrzucenia, wyśmiania, krytyki, poniżenia, że zrobimy wszystko, aby takich sytuacji uniknąć. A więc, aby uniknąć odrzucenia, po pierwsze, dostosowujemy swoje życie, wartości swoje, styl swojego życia do innych ludzi. Do tych ludzi, na których opinii nam najbardziej zależy, a także do tych ludzi, których krytyki najbardziej się boimy. I z tym spotykamy się od najmłodszych lat. Możemy obserwować nawet uczniów już w podstawówki, gimnazjum i dalej. Do czego zdolni są ci młodzi ludzie, do czego zdolni są, co mogą zrobić, aby tylko uzyskać akceptację i przyjęcie do grupy, aby potrafić komuś zaimponować. I wiecie, wpływ innych ludzi na nasze zachowanie zmienia się trochę z wiekiem, ale jako ludzie cały czas lubimy być doceniani, lubimy być uznawani, lubimy być chwaleni, lubimy być akceptowani. A boimy się krytyki, wyśmiania, poniżenia. I aby nie doznawać odrzucenia, dostosowujemy swoje zachowanie, swoje rozmowy, swoją mimikę, swoje gesty w czasie rozmów z tymi ludźmi, na których opinii nam zależy. Dostosowujemy swój wygląd, swoje ubranie, swój styl uczesania. Dostosowujemy nawet niekiedy umeblowanie swoich pokojów, to co wisi u młodych ludzi na ścianach niekiedy. Dostosowujemy swoje wartości, ulubione nasze zajęcia, nasze hobby, nasze zainteresowania. Dostosowujemy miejsca, do których chodzimy, ludzi, z których się spotykamy. Po to tylko, żeby nie doznać wyśmiania, krytyki, odrzucenia. Lęk przed ludźmi powstrzymuje, lęk przed odrzuceniem powstrzymuje nas przed mówieniem prawdy. Wielu ludzi kłamie lub zniekształca prawdę po to tylko, żeby nie zostać odrzuconym. Rezygnujemy z własnego zdania, z własnej opinii, z własnych poglądów i po cichu zgadzamy się z opiniami innych ludzi, choć to nie są nasze opinie, lub nawet często wyrażamy inną opinię niż własna, po to tylko, żeby nie zostać skrytykowanym. Boimy się uzasadnić swoje postępowanie, swoje wybory, to jak żyjemy, co robimy, bo możemy zostać wyśmiani, a więc wymyślamy jakieś inne powody, jakieś inne motywacje tego, co robimy. Kiedy opowiadamy jakieś sytuacje z naszym udziałem, to potrafimy ubarwić swój udział, ubarwić swoją postawę, ubarwić swoje postępowanie, przypisać sobie więcej zasług, a nie wspomnieć o błędach, o uchybieniach, bo to tylko, żeby zaimponować, żeby zyskać akceptację, zyskać aprobatę, uznanie. Lęk przed odrzuceniem powstrzymuje nas, powstrzymuje ludzi przed okazywaniem i przyjmowaniem miłości. I dotyczy to zwłaszcza ludzi, którzy doznali już odrzucenia w swoim życiu, doznali zranienia. I ból doznanego odrzucenia powoduje, potęguje lęk przed kolejnym odrzuceniem. I wtedy zamykamy się w sobie i przyjmujemy bierną podstawę, nie angażując się w zawieranie, w rozwijanie nowych relacji, nowych przyjaźni.
lub wręcz możemy starać się utrzymać dystans, zwłaszcza do tych ludzi, których widzimy, że chcą z nami zawrzeć bliższe relacje, bliższe przyjaźnie, bliższe znajomości. Zamiast budować mostów, żeby połączyć się z innymi ludźmi, budujemy wokół siebie mury, aby się chronić. Ale taka postawa prowadzi do dalszych zranień, do samotności. Prowadzi do tego, że w końcu czujemy się nieszczęśliwi i zaczynamy innych obwiniać o to, mówiąc, no nikt się mną nie interesuje, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie docenia i tak dalej. I tak naprawdę lęk przed odrzuceniem jest powodem, że powstrzymuje nas od dochodzenia do duchowej dojrzałości. Hamuje nasz duchowy wzrost. Dlatego, że żyjemy w takiej jakby niewoli. Nasz umysł jest zajęty całym czasem tym myśleniem. Co pomyślą o mnie inni ludzie? Co powiedzą o mnie inni ludzie? Czy mnie zaakceptują, czy mnie skrytykują? Zamiast myśleć o tym, co myśli o mnie Bóg. Wiele czasu spędzamy nad zastanowieniem się nad tym, co mam zrobić, jak żyć, żeby zdobyć akceptację, uznanie innych. Zamiast tak naprawdę myśleć o tym, co mam zrobić i jak żyć, żeby podobać się Bogu. Lęk przed odrzuceniem może hamować naszą służbę, bo możemy bać się mówić innym o Chrystusie, zwłaszcza może naszym znajomym, naszym kolegom, naszym przyjaciołom. No bo możemy zostać przez nich odrzuceni. Możemy ich stracić ich przyjaźń. Kiedy lider jakiejś służby w zborze lub pastor prosi nas o świadectwo, o podzielenie się słowem, o zaangażowanie się w jakąś służbę, to lęk przed odrzuceniem może nas hamować przed zaangażowaniem się, no bo pytamy się sami siebie, no a jak nam nie wyjdzie, mówiąc świadectwo, mówiąc słowo, jak mi nie wyjdzie, a jeśli nie zostanę doceniony, zauważony lub nie mówiąc już o tym, że mogę spodziewać się krytyki i wtedy wolę się nie angażować. Myślę tak sobie, że ten lęk nie zostawia bez ataku nawet tych, którzy stają tutaj z przodu. Jak mówić, żeby zostać dobrze zrozumianym? Żeby dotarło, żeby ludzie to dobrze odebrali. Szatan atakuje każdego z nas. I wiecie, to jest takie naprawdę niekiedy życie w niewoli. Życie pod presją. Życie ciągle w tej presji, jak żyć, aby zyskać aprobatę, a uniknąć odrzucenia. I tak potem właściwie bywa, że wydaje nam się, że ludzie do nas stają się jeszcze bardziej krytyczni, ale tak naprawdę to my stajemy się bardziej wyczuleni i bardziej wrażliwi na krytykę innych, a czasem nawet na gest, na mimikę, na rodzaj uśmiechu, na żarty. A dzisiaj pastor na mnie się nie popatrzył, a dzisiaj pastor do mnie się nie uśmiechnął, a dzisiaj się odwrócił, udając, że mnie nie widzi, dzisiaj się ze mną nie przywitał. Ach, ci się znów śmiali, żartując, na pewno mówili o mnie, na pewno ja byłem przedmiotem ich żartów i tak dalej. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Ale jest wyjście, bo dalej Boże Słowo mówi, kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
I ta druga część mojego zwiastowania będzie mówić o tym, jakie Bóg chce, abyśmy kroki podjęli, żeby zostać uwolnieni, albo aby rozpoczął się ten proces uwalniania nas od tego rodzaju lęku. Po pierwsze, stańmy wobec faktu, że ludzie mogą nas odrzucić. Przyjmijmy do wiadomości, zaakceptujmy ten fakt, że w życiu każdego z nas, jak tu jesteśmy, może zdarzyć się taka sytuacja, że ludzie nas nie zaakceptują, że ludzie nas nie zrozumią, że ludzie nas nie docenią lub źle ocenią, że ludzie nas poniżą, wzgardzą nami lub skrzywdzą i odrzucą. Stańmy wobec takiego faktu. Tak często opinie innych ludzi są dla nas zbyt ważne. Są dla nas wiążące. Są dla nas niekiedy jak wyrocznia. Często jesteśmy kształtowani, prowadzeni, tyranizowani przez opinie innych ludzi. Przez to, co mogą pomyśleć o nas, co mogą powiedzieć, jak nas mogą skrytykować. To nie znaczy, że nie możemy się liczyć z opinią innych ludzi. Nie, my mamy się liczyć z opinią innych ludzi, bo inni ludzie są bardzo ważni dla naszego funkcjonowania, są Bożym darem, a często Bożym narzędziem dla kształtowania nas. Mamy się liczyć z ich opinią, ale nie możemy pozwolić, aby ich opinie kształtowały nasze życie, nasze postępowanie i to, jak się zachowujemy. Bo są tylko ludźmi. Każdy człowiek ma prawo do własnego zdania, do tego, żeby mógł wyrazić własne zdanie, ale ludzie ci odejdą kiedyś i ich opinie odejdą razem z nimi. Opinie ludzkie są zmienne. Raz uważają tak, a później uważają inaczej. A tylko Bóg jest Bogiem niezmiennym i tylko Jego opinia się nie zmienia, Jego zdanie, Jego przykazania się nie zmieniają i na tym musimy polegać. Opinie innych ludzi mogą być błędne. Każdy człowiek może wyrażać błędną opinię o nas czy o czymkolwiek innym. Każdy człowiek może nie mieć racji, każdy człowiek może się mylić. Tylko Bóg jest nieomylny i tylko Jego opinia się liczy. A więc stańmy wobec faktu, że możemy zostać odrzuceni przed ludźmi, a skupmy całą swoją uwagę na tym, co mówi o nas Bóg. Skupmy całą swoją uwagę na tym, kim Bóg jest dla nas, co nam dał i kim my jesteśmy dla Boga. Myślę, że jako wierzący ludzie, jako Boże dzieci, o tym wiemy, że to są fakty dla nas znane. Tylko tak się zastanawiam, patrząc na różne przeżycia, że właśnie w chwilach trudnych, w chwilach, kiedy przeciwnik stara się nasze życie atakować różnymi rodzajami lęku, jakby szatanowi udaje się te prawdy gdzieś dać na bok, że nie stoją przed naszymi oczami, że ich nie pamiętamy, a czasem po prostu nie mamy się czasu zatrzymać, aby się nad tym zastanowić, aby te prawdy dotarły nie tylko do naszego umysłu, ale dotarły głęboko do naszego serca, do naszych emocji, do naszych uczuć. Największym pragnieniem człowieka jest to, aby być pewnym, że Bóg mnie kocha. Aby być pewnym, że Bóg mnie akceptuje. I większość, może wszystkie rodzaje lęku, a zwłaszcza ten rodzaj lęku, o którym dzisiaj mówię, lęk przed odrzuceniem, bierze się najczęściej właśnie z tego. Tą pierwotną przyczyną jest to,
że zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy Bóg mnie naprawdę kocha, mimo moich błędów, mimo moich częstych upadków, mimo różnych uchybień, mimo zaniedbań, mimo ulegania różnym innym rzeczom, które Bóg nie chce, abym ulegał. Kochani, jesteśmy Bożymi dziećmi. No, zgadzacie się z tym? No bo tak właśnie specjalnie zaczekałem, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie. Czy to jest tylko to, co ja powiedziałem? Więc to jest taki jasny dowód, że ta prawda nam nie zawsze dochodzi tak do nas. Bo wiecie, jestem Bożym dzieckiem, ta prawda ma wyzwalać zawsze w nas entuzjazm radości. Jestem Bożym dzieckiem, córką, synem. Wszechmogący Bóg, Stwórca tego wszechświata, jest moim Ojcem. Bóg obdarzył mnie godnością swojego dziecka. Bóg mnie po prostu zaadoptował. I to był Jego wybór. To nie był mój wybór, bracie, siostro, to nie był Twój wybór. To nie my szukaliśmy Boga, to nie my staraliśmy się Go poznać, to nie my Go wybraliśmy. To On nas wybrał. To On nas szukał. To On pociągał nas do siebie mocą swojego ducha, a my odpowiedzieliśmy na to wezwanie. Przyjęliśmy Go jako osobistego Zbawiciela i oddaliśmy Mu swoje życie. Ale to On nas wybrał, aby nas zaadoptować. Kiedy potencjalni rodzice, kiedy jakieś małżeństwo chce zaadoptować dziecko, to zanim to zrobi, dowiaduje się wszystkiego, co jest możliwe o tym dziecku. Dowiaduje się o rodzinie, z jakiej pochodzi, kim jest jego matka, kim jest jego ojciec, jakie są obciążenia genetyczne tego dziecka, jakie są obciążenia psychiczne, jakie są obciążenia społeczne tego dziecka, bo przez taki a taki czas przebywał w takim, a nie innym środowisku. Jaki jest jego stan zdrowia, jakie są jego może możliwe ukryte choroby. Zbierają wszelkie informacje od lekarzy, opiekunów, psychologów po to, aby dowiedzieć się, jakie problemy mogą ich czekać w związku z tym, że to dziecko może stać się ich dzieckiem. A kiedy już wszystko się, co mogli się dowiedzieć, podejmują decyzję. I biorą to dziecko do siebie i mówią do tego dziecka: od tej chwili jesteś mój. Akceptuję cię, kocham cię i od tej chwili będę robił wszystko dla twojego dobra. I najczęściej nie robią tego dlatego, że media nagłaśniają tę sprawę, że ktoś powiedział, że tak trzeba, ale najczęściej robią to dlatego, że taka jest potrzeba ich serca, że tego pragną, że nie mogą zrobić inaczej. Bracia, siostry, Bóg zanim nas wybrał, zanim nas adoptował, wiedział o tobie wszystko. Wiedział o tobie absolutnie wszystko. Wiedział wszystko o twoim starym życiu. Wiedział wszystko o twoich obciążeniach społecznych, psychicznych, genetycznych. Wiedział wszystko o wadach twojego charakteru. Wiedział wszystko o twoich słabościach, o twoich złych skłonnościach. Wiedział wszystko o problemach, jakie będziesz stwarzał. Wiedział wszystko o błędach, jakie będziesz popełniał, o zaniedbaniach, które będziesz się dopuszczał, o grzechach, którym będziesz ulegał. Wiedział wszystko. A mimo to wybrał cię i zaadoptował. I obdarzył swoją miłością. To jest cud Bożej adopcji. Bóg, wiedząc o nas wszystko, wszystko o tobie i o mnie, postanowił, że ty i ja
będziemy Jego dziećmi. Pragnął, aby ty i ja byliśmy Jego dziećmi. Pragnął i postanowił, że właśnie ty i ja będziemy tą najbardziej oczekiwaną osobą, aby zamieszkać w Jego domu i w Jego królestwie. A więc wybrał nas, dostaliśmy się do Bożego Królestwa nie jakoś przypadkiem. Nie przez pomyłkę, że znaleźliśmy się na tym, a na tym nabożeństwie być może ktoś inny miał zostać zbawiony, ale akurat tam byliśmy i to my nie weszliśmy do Bożego Królestwa gdzieś bokiem, bocznymi drzwiami, ale Bóg, wiedząc o nas wszystko, wybrał nas i zaadoptował. I nic Boga nie zaskoczy w twoim i moim życiu. Żadne nasze błędy, żadne nasze upadki, żadne nasze uchybienia, pomyłki, zaniedbania. On o tym wszystkim już wiedział. Nic go nie zaskoczy, nic dla niego nie jest zdziwieniem, nic dla niego nie jest czymś nowym. A mimo to nas wybrał, zaadoptował i obdarzył swoją miłością. I pozwala nam mówić do siebie Abba, Ojcze. Boże Słowo mówi, że dał do serc naszych swojego ducha, ducha synostwa, ducha adopcji, który woła w nas Abba, Ojcze. Często tłumaczone jest słowo Abba, że możemy mówić do naszego Boga tatusiu. Takie moje osobiste zdanie, dla mnie słowo ojcze jest bardziej odpowiednie, jest tam więcej ciepła, ale także więcej szacunku. Ale to jest moje osobiste zdanie. Możemy mówić do naszego Boga tatusiu, ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego, o coś zupełnie głębszego. W Izraelu do swojego ojca Abba mógł mówić tylko jego prawowity syn, prawowity dziedzic. I Bóg dał ducha swojego do naszych serc i ten duch nie pozwala nikomu z nas mówić inaczej do naszego ojca, jak tylko Abba. Bo jesteśmy prawowitymi synami, prawowitymi córkami, prawowitymi dziećmi i prawowitymi dziedzicami. My jako rodzice, myślę, że dotyczy to nas wszystkich, lubimy się chlubić, chwalić swoimi dziećmi. O, to mój syn, to jest jego świadectwo. Nie wiem, czy paski jeszcze są na świadectwach, czy nie? Ja już dawno skończyłem szkołę, także nie wiem. Ale są jeszcze, tak? Są. No. Oto jego świadectwo z paskiem. Prawda? Oto mój syn skończył magistra. Oto moja córka jest lekarzem. Oto mój syn jest prawnikiem. I tak dalej, i tak dalej. Może dla niektórych z nas rodziców osiągnięcia, sukcesy naszych dzieci nie są tak wielkie, żeby się nimi chwalić, ale dają sobie rady w życiu, dobrze im idzie. I mówimy, a to nasze kochane dzieci, to mój syn, to moja córka. Dobrze im w życiu idzie. Ale bywają niekiedy trudne, dramatyczne sytuacje i dramatyczne wyznania. Kiedy z ust rodzica pada wyznanie. Mój syn, moja córka zeszli na złą drogę. Mam problem ze swoim synem. Mój syn jest alkoholikiem. Moja córka jest narkomanem. I w tym stwierdzeniu mamy dwojakiego rodzaju wyznanie. Pierwsze to problem. Problem dotyczący syna, tego rodzica, dziecka i smutek, żal i ból, które stoją za tym wyznaniem. Ale z drugiej strony w tym wyznaniu zawarta jest treść, kim ta osoba jest dla tego rodzica. Mój syn.
moja córka, moje dziecko. Bóg jest naszym Ojcem, od Niego wszelkie ojcostwo na ziemi bierze swoje imię. Bóg jest twórcą rodzicielstwa. Bóg jest twórcą miłości rodziców do dzieci. Bóg jest doskonałym Ojcem. I jakżeby to było wspaniale, jakżeby to było pięknie, gdyby tak zawsze nasz Ojciec przed aniołami w niebie mógł się pochwalić. To jest mój syn, to jest moja córka. Rozwijają się, wzrastają. Ich życie jest świadectwem dla mnie. Tak jak chwalił się Jobem, mówiąc, czy widziałeś, mówiąc do szatana, czy widziałeś mojego sługę Joba? Ale kiedy upadamy w grzech, kiedy ranimy serce ojca do bólu, czy wiecie, bracie, siostry, jak Bóg mówi o nas? To jest mój syn. To jest moja córka. To jest moje dziecko. Może płacze nad nami. Może mówi, złamał mi serce. Cierpię z powodu niego. Ale mówi, to jest mój syn. To jest moja córka. Czy stoimy, czy upadamy? Czy mamy wspaniałe osiągnięcie, jeśli tak można mówić, o duchowym życiu? Czy nasze życie wzrasta w Bogu? Czy się duchowo rozwijamy? Czy nasza służba dla Niego się rozwija? Czy nasze życie jest świadectwem i wonnością Chrystusa? Czy coraz bardziej w naszym życiu widać Jego obraz? Czy też być może nasze duchowe życie jest pożałowania godnym życiem biedaka? To Bóg nie mówi do nas inaczej, jak tylko mój syn, moja córka. Być może życie nasze niszczy grzech i Boży głos ciągle do nas mówi. I Boże Słowo ciągle jest do nas posyłane, aby nas uratować, skłonić do upamiętania. Ale Boży głos nie woła inaczej, tylko moja córko, mój synu, wróć do mnie. Jak bardzo ranimy serce Ojca, kiedy zadajemy pytanie, czy Bóg mnie kocha? Jednego, czego możemy być ponad wszystko pewni w tym niepewnym świecie, to miłości Boga do nas. Miłości bezwarunkowej, miłości niezasłużonej, miłości bezgranicznej, miłości niezmiennej, nieustannej, miłości gotowej do największych ofiar. Być może życie kogoś z nas nie jest w miejscu, gdzie sami byśmy chcieli. Być może szukamy akceptacji, szukamy miłości, aprobaty, uznania wśród ludzi. I przez to na pewno narażamy się na zranienia, na odczucie goryczy, na odrzucenie. Ale chciałbym, żebyśmy wtedy dzisiaj usłyszeli ten głos, który ciągle woła. Mój synu, moja córko, wróć do mnie. Czekam na ciebie. Chcę cię przytulić. Nieważne, gdzie dzisiaj droga naszego życia jest. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Każdy dzień przeżyty gdzieś dalej od Boga, gdzieś, gdzie nie ma bliższej relacji z Nim, jest dniem zmarnowanym. Ale jesteśmy Bożymi dziećmi i łaska Jego ciągle trwa nad nami. I w tym fakcie możemy znaleźć dla siebie
lekarstwo przed lękiem od odrzuceniem. I ostatni krok, o którym chciałbym powiedzieć, który wyzwala nas od lęku przed odrzuceniem. To zobaczmy błogosławieństwo albo dobry wpływ przeżywania. Odkryjmy błogosławieństwo, właściwy dobry wpływ przeżywania, odrzucenia, krytyki, poniżenia. I myślę, że teraz w waszych głowach powstaje pytanie, czy przeżywanie odrzucenia, czy przeżywanie krytyki, poniżenia, wzgardy, wyśmiania, odrzucenia, zranienia może mieć jakikolwiek dobry, błogosławiony wpływ na nasze życie? Kochani, po pierwsze, tylko wtedy, kiedy sami przejdziemy przez ból odrzucenia, zranienia, krytyki i poniżenia, tylko wtedy jesteśmy zdolni, aby innych zrozumieć, aby innym należycie współczuć i aby innym pomóc, pocieszyć ich właśnie w tym, co przeżywają. I być może Bóg kogoś z nas przygotowuje do takiej roli, do takiej służby, ale nim będziemy do tego gotowi, musimy przejść sami przez takie sytuacje. Musimy być do tego przez Niego przygotowani. I po drugie, Bóg pozwala nam, wierzącym ludziom, przejść przez sytuację, przeżyć chwilę, kiedy zostajemy odrzuceni, skrytykowani, poniżeni, zranieni, po to, aby nauczyć nas pokory. Bo tak naprawdę lęk przed odrzuceniem, lęk przed wyśmianiem, lęk przed poniżeniem, przed krytyką jest krzykiem pychy. Jest wołaniem naszej starej natury. Jest wołaniem naszego zranionego ego. I póki jesteśmy w ciele, takie doświadczenia jak krytyka, jak zranienie, jak poniżenie, jak wyśmianie będą dla nas ludzi bolesnymi, przykrymi przeżyciami, ale oby coraz mniej, abyśmy mogli uczyć się pokory. Pan Jezus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a wtedy, pamiętacie, znajdziecie odpocznienie, ukojenie dla waszych dusz. Kochani, chcemy mieć odpocznienie, chcemy mieć ukojenie naszego bólu odrzucenia. Musimy się uczyć od Chrystusa pokory i uciszenia. I uniżenia. Dlatego, że nikt jak Chrystus, nikt tak bardzo nie został odrzucony jak On. Był w ludzkim ciele, ale był Bogiem i był świadomy tego, kim jest. I był świadomy swojego posłannictwa. Ale został odrzucony w całej pełni. Nikt tam w tych czasach nie wierzył, że Maria zaszła w ciążę z Ducha Świętego. Większość, zwłaszcza faryzeuszy uczonych w piśmie, uważali, że Chrystus narodził się z nierządu. A ten skąd jest, nie wiemy. Tak naprawdę nie wiadomo, kto jest jego ojcem. Syn cieśli, znamy, gdzie się wychowywał. Skąd on może mieć tą uczoność, tą mądrość? Przecież niczego się nie uczył. I wzgardzono nim, i odrzucono go.
On wygania demony mocą Belzebuba, księcia demonów. On postradał zmysły. Szaleniec, opętany, Samarytanin, żarłok, pijak. Takie słowa padały w stronę Jezusa. Jak ludzie go potrzebowali, jego uzdrowienia pełno ich było wokoło. Ale kiedy umierał, umierał sam. Opuszczony, wzgardzony, odrzucony przez wszystkich. I nawet modlił się, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale on nigdy w swoim życiu nie odczuwał lęku przed odrzuceniem. Nigdy nie dostosowywał swojego życia do opinii innych ludzi. Nigdy nie bał się mówić prawdy. Nigdy. Nigdy nie bał się odrzucenia. I dlatego jego słowa są dzisiaj ciągle aktualne. Chcemy znaleźć ukojenie, chcemy znaleźć odpocznienie, chcemy znaleźć uwolnienie od lęku. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Tak wiele sideł. Ale kto ufa Panu, kto nigdy nie straci z oczu, kim naprawdę jest dla Boga, a kim jest Bóg dla nas. I kto ufa Bogu i pozwala się kształtować przez Jego Ducha, ten jest bezpieczny. I dlatego życzę wam zboże w ustroniu, bo wolą Bożą jest, abyśmy byli uwalniani od lęku przed odrzuceniem. Życzę wam pełnego zaufania w Bogu, w Jego drodze, w Jego miłości i abyście byli bezpieczni i wolni. Amen.